Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamten bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Do grzesznika poszedł w gościnę. No właśnie, jakie mieli zdanie o Zacheuszu. Zacheusz był zwierzchnikiem celników, bardzo bogaty, więc okradał innych. Na pewno w jego narodzie nikt go nie lubił, wręcz przeciwnie. Na pewno każdy go nienawidził, bo nie jednego skrzywdził. A w dodatku jeszcze, że służył narodowi, który po prostu swoją władzą wziął niewolę naród żydowski. Służył Rzymowi, był człowiekiem zaprzedanym. Zacheusz, podkreśla ewangelista, że był niskiego wzrostu. Wiadomo, chyba nie chodzi tylko o wzrost, ale właśnie o podkreślenie to, jakie też miał zdanie o sobie Zacheusz, jak na siebie patrzył. Wyobraźcie sobie, że żyć w społeczeństwie i bogacić się, być bogatym, ale być w społeczeństwie, w którym cię nikt nie kocha, który każdy cię nienawidzi, który każdy, widząc ciebie, może rzucić na ciebie kamień, może plunąć na ciebie. Może tego nie robili z bojaźni, ale na pewno nie spotykał wzroku kochających ludzi, ale spotykał wzrok nienawiści. Niech każdy z nas by sobie teraz wyobraził żyć właśnie w takim społeczeństwie, gdzie ciebie nikt nie lubi, gdzie każdy mówi, że jesteś zaprzedany, gdzie każdy mówi, że jesteś po prostu wyrzutkiem społeczeństwa, że jesteś tym, który nie jesteś godzien nazywać się człowiekiem, synem naszego narodu, naszego ludu. Gdyby człowiek tak pożył kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat, to na pewno w takim by społeczeństwie zacząłby o sobie myśleć bardzo źle. Ale pomimo tego bogaciłby się dalej, bo przecież trzeba znaleźć jakieś wyjście, trzeba znaleźć jakiś spust, trzeba znaleźć jakiś cel w życiu. I na pewno bogactwo Zacheuszowi nie pomagało, bo był małego wzrostu. Całkiem nie był szczęśliwy. Po prostu chciał zobaczyć na Jezusa, bo na pewno on też słyszał, że wielki prorok chodzi na ziemi, że mówi rzeczy niesłyszane, że uzdrawia, spotyka się z trędowatymi, z grzesznikami. Spiął się na drzewo. Nie chciał być w tłumie. Spiął się wysoko, by po prostu z dala, z wysoka mógł patrzeć by na Jezusa. A tu Jezus patrzy na niego. Zobaczcie, zawsze pamiętajmy, kiedy czytamy Ewangelię, że wszystko to, co Jezus robi, to, co mówi, pokazuje nam i opowiada nam o Bogu. Kim jest Pan Bóg? Pokazuje nam Jego prawdziwą twarz. Bóg, który zwraca swój wzrok na grzesznika. Ten wzrok jest pełen miłości, na pewno, bo Zacheusz później był cały rozradowany. Wzrok, który nie sądzi. Wzrok, który nie pokazuje palcem. Wzrok, który nie potępia. Wzrok, który nie czyta morałów. Niesamowity jest ten Pan Bóg, który po prostu mówi: chcę się zatrzymać w twoim domu. Chcę przyjść do ciebie. Chcę ciebie zrozumieć. Chcę być z tobą. Chcę dzielić z tobą twoją codzienność. Ale uwaga,
Dlaczego wszyscy byli zbulwersowani, że Jezus idzie do Zacheusza? Bo nie można było iść do domu grzesznika, stawały się nieczystym. A jeszcze do tego zasiąść do wspólnego stołu, to było coś nie do pomyślenia. Siadanie do stołu to znaczy dzielenie życia tego człowieka, to znaczy stawanie się tak jak on. I zobaczcie, Bóg chce stać się tak jak on. Nie w sensie, że Bóg chce stać się grzesznikiem, ale to właśnie Pan Bóg schodzi do jego poziomu, a nie Zacheusz do poziomu Boga. I to jest bardzo ważne. Bo często my myślimy, że to my musimy stanąć na poziomie Boga, żeby dojść do Pana Boga, ale to jest niemożliwe. Nikt nie może stanąć na poziomie Boga, by zwrócić się do Niego, by do Niego mówić. To Pan Bóg się zniża do mnie. Pan Bóg się zniża do moich słabości, do moich trudności, do moich grzechów, do moich niedoskonałości. Pan Bóg się zniża do mnie, by do mnie przemawiać, by ze mną być. On nie potępia, On nie przekreśla. On kocha. On kocha. On kiedy patrzy, nie mówi morałów, nie wypowiada jakichś kazań, ale po prostu patrzy wzrokiem miłości i właśnie to nawraca człowieka. Nie grożenie palcem, nie jakieś morały, nie jakieś groźne słowa, ale całkowita akceptacja człowieka. I Zacheusz, kiedy spotkał ten wzrok, już inaczej nie mógł. Kiedy ktoś doświadczy, że jest kochany, kiedy ktoś doświadczy, że jest przyjęty tak, jakim on jest, to już nie może inaczej robić, jak kochać. Bo jeżeli ktoś doświadczył prawdziwej miłości, to ten człowiek potrafi naprawdę i chce kochać, chce rozdawać, chce się dzielić. Panie, może ja jestem też tym celnikiem. Nie może, ale na pewno. Też mam dużo kompleksów. Też mam dużo jakichś ran ukrytych nawet przede mną. Chciałbym dzisiaj spotkać Twój wzrok, który nie potępia, który nie poucza, ale który po prostu mówi, że kocha, przyjmuje. Ten wzrok, który chce ze mną być. Panie, bądź przy mnie. Przyuczaj mnie do siebie, abym mógł doświadczyć szczególnie dzisiaj Twoją miłość, by raz nareszcie moje serce mogłoby choć małymi krokami, ale się zmieniać. Życzę Wam wszystkim dobrego i błogosławionego dnia z Panem Bogiem.